Czy brak skinów Cię dobija? Zmień to i weź udział w kalendarzu, w którym do zgarnięcia są skiny o wartości około 500 zł. Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kroko i dzisiaj ulubiona nasza seria, czyli od 30 zł do kosy. Dzisiaj od takiej sumki postaramy się oczywiście zrobić nuszy. No mam nadzieję, że w końcu się uda, bo nie pamiętam kiedy ostatni raz z jakiejś takiej małej sumki udało mi się kosę zrobić, więc od razu na start. Mamy 5 skrzyneczek, 6.30. Jest to skrzynka stary, którą możesz otworzyć sobie za free. Nawet tam możesz ciutkę lepszą otworzyć, ale ja akurat tam sobie najtańszą rzucę do battle. Możesz sobie tą skrzynkę otworzyć stary za free z kodem Kroksi. Wystarczy, zalogujesz się z linku z opisu, masz oczywiście kod promocyjny tutaj, klikniesz sobie ten plusik magiczny i wpiszesz oczywiście kod Kroksi przez 2x. Dajcie on darmową skrzynkę na start, no oczywiście 10% więcej od każdej wpłaty. Ten kodu możesz używać do woli i przed każdą wpłatą 10% więcej zyskać. Kodu musisz użyć, jak chcesz oczywiście wziąć udział w konkursie na skina z kalendarzu. Oczywiście kodu użyj, dołącz na Discorda, bo to sprawdzam, łapę w górę, sub z dzwonem. No i komentarzyk oczywiście napisz z cyferką i czy udało Ci się kiedyś kosę zrobić właśnie z takiej małej sumki. No wygraliśmy sobie dyszkę, więc jesteśmy zarobasy stary. No ale idziemy dalej tutaj na battle. Tutaj widzę na jedną skrzyneczkę, tą właśnie najtańszą. No i zobaczmy jak nam tutaj pójdzie. No oj. Zostaliśmy na dziurę, ale okej. No to jest, że tak powiem, tutaj w granicy tego naszego marginesu błędu, tak? Anime case, tak się nazywa skrzynka, chyba z naklejkami, a naklejeczek jeszcze nie otwierałem na CSGO-skinsie, więc zobaczymy, jak z tych skrzynek oczywiście z naklejeczkami będzie dawać. Leci pierwsze otwarcie, no i zobaczmy, ile to kosztuje. 80 groszy, okej. Szczerze myślałem, że będzie to ciut droższe. Zobaczmy, ile to kosztuje. Piąteczkę prawie, że... Okej, okay. No przygarniamy, tak? Tutaj mamy po paczce 30 groszy kosztuje ta naklejka. W ogóle to jest naklejka, którą jak się zdrapy, to chyba coś tam dodatkowo widać jakby chyba, nie? Z tego co pamiętam, jakoś tak to było. Kolejne otwarcie. No tutaj, no lipa, ale i tak wygrywamy. Delikatnie na plus jesteśmy, więc no nie ma co narzekać, tak? Nie ma co narzekać. Zobaczmy dalej. 35 zł. Możesz się call it case. Generalnie już to powtarzałem niejednokrotnie. Oj, czekaj, bo ja tu przesadzam trochę. Że takie właśnie filmy, takie z takich właśnie tanich sum, takich małych sum do kosy, to jest kurczę dla mnie mon, gdy mogę potwierać te tańsze skrzynki, bo po prostu jak mam więcej kasy, to nigdy ich nie otwieram. Właśnie na przykład tak jak ta skrzyneczka Chocolate Case, tak się chyba nazywała. No to jest strata delikatna. Zobaczmy, co ostatnia skrzynia tu zaproponuje. No zaproponowała średnio, oj, no jakby mi dało, no to kurczę byłbym zadowolony, no ale no niestety dała komuś innemu, tak? Medium case, 3, no kurczę troszkę ryzykowne, powiem tak, 30 zł to nie jest jakoś mega duży budżet, no ale jest to do zrobienia, tak? Nieraz kiedyś udowadniałem i pokazywałem, że faktycznie no da się zrobić kosę z tych małych sum, no tylko potrzeba oczywiście farta, no ale ten famasik, no właśnie. 7,60, no i czemu to mi nie może tak lecieć? Tylko zawsze moim oponentom. Zobaczmy teraz. No nie, no tutaj nie ma nawet co. Są nam ostatnie 13 zł. Trzeba to stary dobrze spożytkować. Skrzynka plagy. Zobaczmy, jedna taka skrzyneczka. 8,40. 8,40 i zobaczmy. No to chyba moja, ale co? Ojojoj! Ale sypnęła! No, sowicie naprawdę tutaj, jestem pod wrażeniem. Dołączmy sobie do Underdoga tutaj na 3 skrzyneczki z naklejkami, więc liczymy tutaj na jak najgorsze oczywiście dropy. Póki co nam to wychodzi. Zobaczmy dalej, 55 groszy na moim koncie. Okej, mamy paczkę, czyli też bardzo słaby drop. No i zobaczmy, 84 grosze, tu jest naprawdę bardzo duża pula do zgarnięcia. Żeby tylko to nie kosztowało, nie wiadomo ile, no i mamy to! 21 zł z tej bitwy! O to właśnie chodzi! Takimi małymi właśnie kroczkami jesteśmy w stanie dojść do wielkich rzeczy, stary. Trzeba tylko rozsądnie, tak? Rozsądnie trzeba do tego podchodzić. To 3 takie skrzyneczki, 21 zł za połowę tego, co mamy. Ryzykownie, no ale zobaczmy, może to ryzyko się nam
opłaci. Spróbujmy tutaj zdeprymować trochę naszego oponenta. Zobacz, póki co dostajemy na dziurę, otwarcie drugie. No, USP, tutaj piątkę kosztuje, okej. Okay. Dwie skrzyneczki jeszcze przed nami, ponieważ 27 zł wydaliśmy. Więc no tu fajnie, jakby coś sypnęło jeszcze no, tak ciut droższego, tak? Żeby wuja jakkolwiek mógł tutaj na zero wyjść. No, powiem, że nie wiem, no to będzie na zero, ale no nawet na minus 64 grosze. Normalnie bym powiedział, że to nic, no ale tutaj kurczę właśnie takie różnice. No na takich różnicach chyba nam zależy, tak? Zależy nam i patrzymy na takie rzeczy. Dwie takie skrzynki, nowe, więc wrzucę. Dlaczego by nie? Zobaczmy. Ktoś dołącza? No dołączył tutaj gościu. Zobacz. Te skrzyneczki. I czy to będzie jakiś mocny banger z tej skrzynki? 16,80 wydaliśmy. Dwie jeszcze, znaczy jedna przed nami, tak? Oj, tapetka. No właśnie, ta petunia. Zrobiła duży difference, no 16 zł, no to jest mocna wbita tutaj, tak? Normalny tryb, liczymy oczywiście, oj, no i to jest koniec, stary. 18 zł. No chyba, że tutaj, no nie ma opcji, że ten Fomas na surę to je, no ale zobacz, no i właśnie. Kościół 44 zł przygarnął. No nie pozostaje mi nic innego jak tutaj dołączyć i liczyć na farta, tak? Takiego naprawdę mocnego farta, że akurat tego underdoga uda nam się wygrać. 6,72 koszt tej bitwy. Zobaczmy, jest CZ-ka, no ale ta CZ-ka 3 zł, no i gość Bigi nas jedzie, Bigi! No chyba nas dojechał, co? No chyba na pewno, 84 grosze. Zostało nam 2,27, no czyli tyle co w sumie nic. Mogę dołączyć do tej skrzynki i zobaczymy. No generalnie challenge bardzo ciężki, tak? No bo 30 zł. Naprawdę trzeba mieć mega farta, żeby to pomnożyć do takiej ostatniej, żeby akurat udało nam się zdobyć kosę. No dzisiaj nam się nie udało. No mam nadzieję, że uda się następnym razem. No i przypominam, że jak się uda nam ten challenge w końcu zrobić, no to tą kosę wypłacimy i poleci ona do któregoś z was. Więc dziękuję serdecznie za oglądanie. Oczywiście przypominam o kodzie Kruxy 10% więcej i skrzynka na start za free. Więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do jutra, siema.